Znacie, że Bóg, kiedy przychodzi w swojej obecności, to przychodzi Jego obecność, ale razem z tym przychodzi też Arka Jego mocy. I to, co działo się w Izraelu w tamtym czasie, Izrael, jest napisane, nie miał już żadnych wrogów wokoło, dlatego że z pomocą Bożej ręki te wszystkie narody zostały podbite, zostały po prostu pokonane. I zwróćcie uwagę, że takim nowotestamentowym obrazem tego, co się działo, był nakaz Jezusa, który został dany uczniom. Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, te znaki będą wam towarzyszyć. Będziecie wyganiać demony, będziecie uzdrawiać chorych i tak dalej. Ale Jezus powiedział jeszcze jedną rzecz. Zanim to zrobicie, nie oddalajcie się z Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. I tak naprawdę to, co stało się zaczątkiem Kościoła, który z wielką mocą, wśród znaków i cudów, z Bożą obecnością zwiastował Ewangelię, to było miejsce nieustającej modlitwy. Słuchajcie, to, co się działo w Wieczerniku przez ten czas, to było miejsce nieustającej modlitwy. I w tym miejscu stąpił Duch Święty. I po prostu oni z tego miejsca zostali posłani. Potem widzimy w kolejnych rozdziałach dziejów apostolskich, na przykład w 15 rozdziale w Antiochii, że dokładnie ta wspólnota, wczesna wspólnota chrześcijańska w ten sposób funkcjonowała, że oni trwali na modlitwie i trwali w poście, w nieustannej służbie przed Panem. I w tym miejscu, na przykład dzieje 15, jest napisane, Duch Święty zstąpił i powiedział, oddzielcie mi teraz Barnabę i Pawła, i oni zostali posłani na Cypr i Bóg objawiał się wśród wielkich znaków i cudów. Dlatego też wierzymy, że jest tak wielkie wezwanie dzisiaj Pana, żebyśmy powrócili do tego pierwszego miejsca. Do tego miejsca pierwszej miłości, pierwszego oddania się Panu. To jest to miejsce odpocznienia, dlatego że kiedy my Go kochamy, to mówimy, my będziemy żyli inaczej ze względu na Ciebie, ze względu na to, że Ty kochasz nas, a my kochamy Ciebie. I drugi element jest taki, że po prostu idziemy i mówimy, chcemy, abyś miał miejsce, w którym będziesz uwielbiany, w którym będziesz czczony, w którym będziesz adorowany, w którym my będziemy się modlić do Ciebie, bo adoracja i uwielbienie to jest jeden element, ale to, co staramy się robić i co też Pan nam nakazał, to jest cały ten element wstawiennictwa, wołania. Dlaczego? Dlatego, że my w ten sposób mówimy Bogu, że potrzebujemy Go. Mówimy, Panie, my sami nie możemy, potrzebujemy Twojej obecności i Twojej mocy. Wracając do pierwszych wersetów psalmu 132, tu jest napisane, że Dawid w wersecie drugim związał się ślubem z mocarzem Jakuba, z mocnym Jakuba. I werset piąty mówi również, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania mocnemu Jakuba. I kiedy rozważałem ten psalm 132, medytowałem nad nim, w sumie od kilku lat jest to taki psalm, do którego bardzo często powraca, zaczęło mnie zastanawiać to, że jest napisane, że Dawid związał się przysięgą z mocarzem Jakuba, z Bogiem Jakuba. Że tam mogło być napisane cokolwiek, że związał się z Jahwe, związał się z Panem Zastępów, ale jest użyte to określenie z mocarzem Jakuba. I wiecie, ciekawe, kiedy przestudiujemy Stary Testament i to sformułowanie Bóg Jakuba albo mocarz Jakuba, to znajdziemy dwa rodzaje wersetów. Jedne wersety to, gdzie jest użyte sformułowanie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest bardzo często spotykane. Ale jest cała druga seria wersetów, w którym jest użyte tylko to sformułowanie Bóg Jakuba. I na ten temat można by powiedzieć kolejne nauczanie. Może będzie jeszcze jakaś inna okazja, żeby to przestudiować. Ale w dużym skrócie, co chciałem wam powiedzieć, że te wersety, w których jest określone właśnie Bóg Jakuba, to są, albo mocarz Jakuba, to są wersety, w których Bóg przychodzi i objawia się w mocy. I najczęściej jest to kontekst taki, że Bóg widzi nieprawość, która się dzieje i przychodzi i ustanawia swoje sprawiedliwe rządy. Bardzo mnie zastanowiło w tym psalmie 132, że Dawid związał się z mocarzem Jakuba, z Bogiem, który jest mocarzem Jakuba, który objawia się i przychodzi w mocy. Potem ta modlitwa cała, która jest kontynuowana w psalmie 132, że oni się modlą, przyjdź Panie Ty i Arka Twojej mocy. W psalmie, w drugiej księdze Samuela 23:1-5 to są ostatnie słowa zapisane przez Dawida. Ja przeczytam wam ten fragment, to jest druga księga Samuela 23.
1:5. Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego. Wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela. Duch Pański mówił przeze mnie, Jego słowo było na moim języku. Bóg Jakuba przemówił, mówił do mnie, on skała Izraela. Zobaczcie, że wyraźnie, kiedy Dawid mówi, podaje syntezę tego, co się wydarzyło w jego życiu, to mówi o tym, że Bóg jest Bogiem Jakuba, Bogiem, który objawiał się w mocy, który przychodził z namaszczeniem. To jest napisane, że namaścił go. To jest Bóg Jakuba, który zesłał swojego ducha, który mówił, mówił poprzez Dawida, wkładał słowa, Boże dekrety w usta Dawida. I potem kolejne wersety, kiedy przeczytamy, kontekst jest tego taki, że to jest Bóg Jakuba, który ustanawiał swoje rządy. Więc słuchajcie, kontekst, co z tego wynika? Kontekst jest taki, że Psalm 132 tak naprawdę mówi o ustanowieniu miejsca modlitwy i uwielbienia i wstawiennictwa, poprzez które Bóg będzie uwalniał na ziemię swoje dekrety i swoją moc. Słuchajcie, to co się dzieje, kiedy my stajemy tutaj w naszej słabości przed Bogiem i modlimy się do Niego, Bóg wyciąga swoją rękę z nieba i czyni o wiele więcej niż my możemy się domyślać, niż my możemy sobie zdawać sprawę. Jest taki temat, o którym modlimy się w zasadzie od 2 lat, to jest temat handlu ludźmi. I powiem wam, że my obserwujemy, modlimy się przeciwko handlowi ludźmi. Wiecie jak ten temat narasta, jak on wygląda. I powiem wam, że od kiedy zaczęliśmy się modlić o ten temat, widzimy przede wszystkim w mediach, jak zwiększyła się ilość takich newsów w tym stylu, że rozbito właśnie jakiś gang, jakąś szajkę. Nawet wczoraj gdzieś czytałem, że znowu gdzieś tam był jakiś najazd w Szczecinie. Złapali jakąś kobietę, która handlowała ludźmi. To jest jeden z takich małych przykładów tego, że kiedy my się modlimy, kiedy Kościół się modli, Bóg odpowiada z mocą. I to mogą być różne elementy, różne rzeczy. W lokalnym kontekście po prostu Bóg kładzie to, co jest akurat Jego brzemieniem. Także to jest 2 Samuela 23, to jest jeden przykład. Potem Psalm 20, wersety 1-3. Tam jest znowu użyte to sformułowanie Bóg Jakuba. I zwróćcie uwagę na kontekst ponownie. 21-3. Niech Pan Cię wysłucha w dniu utrapienia. Niech Cię chroni imię Jakuba. Zobaczcie, że to jest mowa o ochronie, która przychodzi od Boga Jakuba. I tu jest ochrona w kontekście po prostu uwolnienia mocy Bożej. Niech ześle Tobie pomoc z świątyni, niech Cię wspiera z Syjonu, niech pamięta o wszystkich Twoich ofiarach i niech Mu będzie miłe Twoje całopalenie. Zwróćcie uwagę, jaki jest kontekst. Świątynia, ofiary całopalne, czyli modlitwa i uwolnienie mocy Bożej i Bożej ochrony. To, o czym cały czas też mówimy, cały czas mamy na sercu, że te czasy, w których żyjemy, stają się coraz bardziej czasami ciemnymi, gdzie wzrasta nieprawość, gdzie jest coraz więcej ciemności. I jeden z tych elementów, które Bóg czyni w tej chwili, to jest zaczątek domów modlitwy, miejsc, które będą się modlić, wspólnot, które będą trwały na modlitwie i w niektórych wypadkach to będzie 24-godzinna modlitwa. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu będzie szczególna Boża ochrona. To będzie miejsce, gdzie właśnie imię Jakuba będzie mocną twierdzą, gdzie Bóg będzie przychodził z objawieniem swojej mocy, ze swoją ochroną. Niech ześle Tobie pomoc ze świątyni, niech Cię wspiera z Syjonu. Zobaczcie, że ta Boża świątynia jest w tej chwili z nieba. I Dawid, bo to jest psalm Dawidowy, miał to objawienie, że kiedy on będzie się modlił, to Bóg ze swojej świątyni wyciągnie swoją rękę, wyciągnie berło swojej mocy i będzie interweniował tutaj i teraz. Dlaczego mówię o tym i czytam te wszystkie wersety? Żebyśmy zobaczyli głębszy kontekst tego psalmu 132 i pragnienia, które jest w sercu Pana. Słuchajcie, on chce ustanowić we Wrocławiu, tutaj w tym miejscu, godzinną modlitwę, dlatego że Bóg chce przyjść i objawić się w tym regionie. Słuchajcie, bez Boga po prostu wszyscy zginiemy. Całe to miasto zginie, cały ten region zginie. Bóg chce na Śląsku mieć miejsce 24-godzinnej modlitwy. Słuchajcie, dlaczego my tu wszyscy jesteśmy? Dlaczego wielu z was przyjeżdża z innych miejsc? Dlatego że Bóg wkłada w was pragnienie. Pragnienie, które jest tak naprawdę w Jego sercu. Słuchajcie, to nie myśmy pierwsi Go umiłowali, tylko On nas pierwszy umiłował. To nie myśmy pierwsi zapragnęli, żeby On miał miejsce, w którym będzie mógł odpocząć. To jest pragnienie Jego serca, które On włożył w Ciebie.
kontekst tego psalmu 132 był taki, że Dawid był tym tak dotknięty. Powiedział, zrobię wszystko. Po prostu nie odpocznę, zrobię wszystko, dlatego że wiem, że to jest kwestia życia i śmierci dla mnie, dla moich dzieci, dla mojego narodu. Słuchajcie, Dawid ze swoich prywatnych pieniędzy i z pieniędzy państwowych, bo z podatków on to finansował i również ze swojej przeznaczył kwotę ponad 300 miliardów złotych. 300 miliardów złotych. Jak się przeliczy te wszystkie talenty na złoto, kurs uncji złota i tak dalej. Słuchajcie, 300 miliardów złotych przeznaczył Dawid i zrobił to jako pierwszą rzecz. Słuchajcie, pierwszą rzecz, kiedy Dawid został królem, to nie zaczął budować twierdz, murów i tak dalej, tylko powiedział, to jest najważniejsza rzecz dla mojego narodu, dla tych miast, żeby Bóg był pośród nas, żeby On był pierwszy we wszystkim. I zarządził, powiedział, będzie 4000 muzyków, którzy będą finansowani z budżetu państwa. O, to będzie ich normalna praca. Ich praca będzie polegała na tym, że jako etat będą wielbić po prostu Boga, dlatego że On jest godzien. Powołał 288 śpiewaków. Powiedzieli, to będzie wasze, ja będę to wszystko finansował. I psalm 132 mówi o tym brzemieniu, które było w sercu Dawida, dlatego on złożył przysięgę. Słuchajcie, przysięgę składa się, żeby związać się z kimś i powiedzieć, zrobię to i to, i to jest, to związuje się przed Tobą. Związuje się przed Tobą. Nieustanny, dopóki to się nie wydarzy. I słuchajcie, ta przysięga, to też tak brzmi poważnie, bo to jest poważne, ale w takim sensie, że jakby tutaj się nie można potknąć. Słuchajcie, Dawid był człowiekiem, który był słabym człowiekiem, tak jak my, ale dzięki łasce Bożej za każdym razem, nawet kiedy upadł, to się podnosi. Więc wierzę, że Dawid miał momenty zwątpienia. Miał momenty zwątpienia, czytamy o jego upadkach i tak dalej, ale zobaczcie, jak Słowo Boże patrzy na niego. W Dziejach Apostolskich czytamy, że o Dawidzie jest napisane, że był człowiekiem, który wypełnił wszystkie Boże wyroki w swoim pokoleniu. A wiemy, jak wyglądało życie Dawida. Ale zobaczcie, że Bóg z perspektywy czasu po prostu patrzy na serce Dawida. Mówi, okej, on może upadł tutaj i tam, ale był człowiekiem, który zawsze powracał do mnie, zawsze. Zawsze się podnosił dzięki mojej łasce. I mogę Cię powiedzieć, był człowiekiem według mojego serca i wykonał całkowicie moją wolę. Więc zachęcam Was też, żeby tą przysięgę wziąć też właśnie w takiej perspektywie, że po prostu najważniejsze jest to, że to brzemię jest w Twoim sercu, bo ono jest u Pana i możesz kilka razy, możesz wielokrotnie po prostu gdzieś upadać w tym temacie, powiedzieć, nie dam rady, nie damy rady. Tak jak prowadzić na przykład spotkanie modlitewne w tygodniu, mówisz po prostu, nie, nachodzi na mnie, że po prostu mam wątpliwości, czy to wszystko ma sens. Słuchajcie, tak, to ma bardzo głęboki sens. Bóg chce odpocząć pośród nas, chce mieć miejsce objawienia swojej mocy i swojej obecności. Tak, ten psalm 20 jest takim kolejnym przykładem tego, jaki jest związek jednego z drugim. Zobaczmy jeszcze psalm, ostatni fragment, psalm 46, wersety 4-7. Cały czas mówimy o tym kontekście, że Dawid mówi, iż związuje się przysięgą z mocarzem Jakuba, aby znaleźć miejsce dla niego, miejsce odpocznienia, dla jego i dla arki jego mocy, aby on mógł przyjść i w mocy mieszkać pośród.